Dzień dobry, czy wie pan może, co jest w herbie Dębicy? Nie interesuje mnie, co to jest. A może wie pan, kiedy Dębica została założona? Nie interesuje mnie to. A czy jest pan w stanie wymienić 3 dębickie zabytki? Ja to nie widzę dobrych zabytków. Wie pani, co znajduje się w herbie Dębicy? Bo niestety nie, bo nie jestem stąd. A kojarzy może pani wiek, w którym została założona Dębica? Nie mam zielonego pojęcia. Obchodzimy w tym roku 660-lecie, więc może? 660-lecie? W 1900 na pewno 40 którymś. Nie, 1930. 1350. No właśnie, 1300. A zna może pani jakieś zabytki Dębicy? Zabytki? Nie wiem, nie bardzo, ja nie stąd. Wie pani, kiedy została założona Dębica? Nie wiem. Wie pan, co mamy w herbie Dębicy? Nie. A kiedy została założona? Nie wiem. A kiedy została założona Dębica? Nie wiem. Wiek może? Niech pan nawet strzeli. 660-lecie, więc może? Nie wiem, tam pisze tutaj, albo jak poczytam to. To pan się dowie. A zna pan może jakieś sławne osoby z naszego rejonu? Burmistrza. Czy może pani wymienić 3 zabytki dębickie? Na przykład kościoły. No kościoły tak, Jadwiga, świętej Jadwigi. Dobrze, a czy zna pani może jakieś 3 sławne osoby z naszego powiatu? No, znam. A na przykład? Muzyka pana Penderyckiego. A więcej to chyba nie znam. Dzień dobry, czy wie pani, co jest w dębickim herbie? Gryf. A wie pani, kiedy Dębica została założona? 400, coś tam na pewno. Kiedyś pamiętam, ale niestety to mi umknęło. A jest pani w stanie wymienić 3 dębickie zabytki? Ratusz. No, on kiedyś tam był zabytkiem, powiedzmy. Łazienki, tylko ja nie wiem, czy to jest. Coś tam jeszcze wiele z nich zostało. Zabytki poraczyńskich. Co jest w herbie Dębicy? Jakiś ptak? Jest ptak biały. Coś. A czy wiecie, kiedy Dębica została założona? Że prawo miejskie? 660 lat temu, tak? Tak, a czy jesteście w stanie wymienić jakieś 3 dębickie zabytki? Znaczy ja nie jestem stąd, więc tak średnio. Ja też nie, więc nie wiem. Na okolice. A jakieś 3 sławne osoby pochodzące z powiatu? Krzysztof Penderecki. Ten prezenter... Borek, tak. Borek i... Tyle chyba. Co mamy w herbie Dębicy? No, gryf. No dokładnie, a wie pani, w którym wieku została założona Dębica? Nie. 660-lecie mamy. Nie wiem. Czy wiedzą może panowie, co jest w herbie Dębicy? A gryf. A czy wie pan, kiedy Dębica została założona? A ja wiem, no czytałem to niedawno, ale to wie pani, teraz już w takim to pamięci nie ma. Nie tak. 1300... Nie pamiętam po prostu, bo nawet jest tam ona przed tym, no, przed urzędem miasta, jest tam cała tam hołd i tam dalej, tam wszystko jest, tam wszystko po prostu pisane. Czy, no wie pani, no, człowiek przeczyta, za chwileczkę nie pamięta, czy, no skleroza, starość po prostu gdzieś tego tam nie poczyta. A jest pan w stanie wymienić 3 dębickie zabytki? Zabytki? Ha, zabytki, no jest tam muzeum po prostu, a nie, jeżeli chodzi o zabytki... Ja pani może i znam, tylko nie mam pojęcia, trzeba myśleć po prostu gdzieś tego, a to gorąco jest, bo gdzieś tego, no już człowiek nie myśli po prostu gdzieś tego, że nie. A zna pan jakieś sławne osoby pochodzące z Dębicy? No, ten, który troszeczkę, można powiedzieć, że nawet troszeczkę nie chciał się przyznać. Penderecki chciał, nie chciał się przyznać, no ale tam po prostu, jest, no i nasz po prostu, na sławetny po prostu gdzieś tego dawny po prostu burmistrz ten, no, aj. No i pani jakiś skleroza, przecież wszystko znam na pamięć po prostu, a nie ma, burmistrz, no, stary, daty, no po prostu gdzieś tego Dermanie, po prostu gdzieś tego, no lekarz podobny, nazwisko jest po prostu gdzieś tego Dermanie, no widzi pani, no nie pamiętam po prostu, wiem o kogo chodzi, tylko po prostu gdzieś tego Dermanie, no a tak tutaj, no kogo by tu można było po prostu gdzieś tego poczuć, no, coś tu jeszcze, tych dawnych, a już, głowy się nie trzyma po prostu. Dzień dobry, czy wie pan, co jest w herbie dębickim? Gryf.
A czy wie pan, kiedy Dębica została założona? Chyba 600 ponad lat temu, prawda? A czy potrafi pan wymienić jakieś trzy dębickie zabytki? Trzy dębickie zabytki? No tu jest problem, bo zazwyczaj chyba jakieś kamienice będą najstarsze, moim zdaniem. Cóż w tej Dębicy takiego starego jest? Kościoły? Na pewno kościoły będą najstarsze. Kościół Świętej Jadwigi jest stary. Pani mi pomoże troszkę. A to może trzy sławne osoby pochodzące z naszego powiatu? No to mamy takiego syna trochę wyrodnego, tak? Penderecki? Kto jeszcze? A jakiś telewizyjny gwiazdor też bodajże, celebryta. Kto jeszcze jest trzeci? Szybciutko. Teraz dla pani pytanie. Reprezentant? Ale nie interesuje się aż tak. Reprezentant czego? Piłki, boksu? Może boksu? A, ale nie. Boksu też chyba był. Zapasy? Było coś wcześniej? A, widzi pani. Teraz punkt dla mnie z kolei. No, także było parę osób na pewno, tyle że nie wiem, czemu się o tym nie mówi. No, to powinno być tu coś pokazane na rynku na przykład. Dzień dobry, czy wie pani, co jest w herbie Dębicy? Że co? Co jest w herbie Dębicy? Nie wiem. A wie pani, kiedy Dębica została założona? Nie. A czy potrafi pani wymienić trzy dębickie zabytki? Nie słyszę, bo ja mam przytępiony słuch. Trzy dębickie zabytki. I do diabły.